No, opowiadaj, mistrzu uśmiechnięty, radosny. Widzę, że aż się roznosi. No i tym bardziej brak mi słów. Naprawdę? Nie wiem, co mam mówić, no po prostu był super dzień. Super dzisiaj skoki. Począwszy od tego próbnego, skończywszy na ostatnim. Także no co? Znalazłeś w końcu to, czego poszukiwałeś od początku sezonu już tak na stałe? No nie wiem, czy na stałe. Tego się chyba nigdy nie da na stałe zrobić. Natomiast postaram się po prostu dalej kontynuować tą pracę i tą robotę. I co? No i jak najdłużej utrzymywać albo i nawet polepszać takie skoki. Takie zwycięstwo smakuje wyjątkowo? Tak, zdecydowanie tak. Uwielbiam tutaj skakać, uwielbiam Innsbruck i cieszę się, że tutaj dzisiaj mogłem dokonać takich skoków, a nie innych. No i 11 rok z rzędu ze zwycięstwem. Jesteś liderem turnieju czterech skoczni. Między sobą to rozstrzygniecie, rozumiem, z Dawidem. Nie dmuchajcie tego balonu. Między sobą możecie rozmawiać, możecie gdybać i sobie spekulować, ale uważam, że nam to jest totalnie niepotrzebne. Ważne, że każdy z nas robi, po prostu oddaje super skoki na najwyższym poziomie i myślę, że im dłużej to będziemy robić, tym dla was, dziennikarzy, dla kibiców, to będzie super. Przede wszystkim dla kibiców. Dziękuję, Kamil. Dzięki. Gratuluję.